Witam wszystkich serdecznie zainteresowanych wymontowaniem tunelu w pojeździe Opel Mokka. Przedstawię, jak należy wymontować tunel w sposób techniczny, prawidłowy, bez dewastacji pojazdu. Aby wymontować elementy tunelu, należy czynności wykonać po kolei według przedstawionych wskazówek, ponieważ niezastosowanie się do czynności i kolejności może spowodować uszkodzenie delikatnych elementów, w tym przypadku pojazdu Opel Mokka. Całość demontażu obrazują przedstawione zdjęcia oraz urywki filmów instruktażowych. Zapraszam do prezentacji. Ta ramka, którą teraz widzimy, jest montowana na zatrzaskach metalowych, które są wciśnięte do dolnej części tunelu. Element podważamy lekko do góry, podnosimy, następnie cofamy i ramka powinna elegancko, spokojnie wyjść. Thank you.
Tu chciałem dodać, że jest taki element, taka kostka, która właściwie służy jako zaślepka do gniazda 220 V w niektórych droższych modelach. Jest takie gniazdo zamontowane fabrycznie. Zaślepka drażni, no, kusi do wyciągnięcia. Owszem, można ją wyjąć, ale przestrzegam przed mocnym wyciąganiem tak po prostu z marszu. Nie da się, po prostu nie da się wyjąć, ponieważ zatrzaski są w niej tak usytuowane wewnątrz, że demontaż możliwy jest tylko po zdjęciu tunelu. Wciskając zapadki wokół tej kostki, można spokojnie wtedy ten element zdemontować bez szkody dla pojazdu. W tym miejscu przedstawię demontaż osłony ramki radioodbiornika i konsoli przycisków. Montowana jest również na zatrzaskach metalowych, które są umieszczone wewnątrz. Tych zatrzasków jest w sumie 4. Należy delikatnie podważyć plastikowymi klinami, które wciskamy wokół ramki delikatnie, żeby nie uszkodzić elementów, dosyć delikatnych elementów wokół całej konsoli. Oczywiście zalecam użyć obu rąk. Ja w tym przypadku trzymałem drugą ręką kamerę, więc nie mogłem tego zrobić, ale naprawdę tu trzeba solidnie i stanowczo się do tego przygotować. Żeby utrwalić wiedzę, kolejne zdjęcia prezentują proces demontażu wszystkich elementów, tak żeby oswoić się z czynnościami, które należy wykonać przy demontażu elementów konsoli i tunelu we własnym pojeździe.